Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj taka sceneria, można powiedzieć, chilloutowa. Zbliżają się nam wakacje, no ale również nie tylko to jest przyczyną. Dzisiaj sobie pomówimy o kryzysie w treningu, czyli co zrobić, gdy nasze postępy stanęły. Lecimy. Większość ludzi tylko mówi o tym, jak trenować lepiej, jak zwiększać obciążenie, tak dalej, tak? Czyli jak podkręcić intensywność treningu. A nikt nie mówi o tym, co zrobić w momencie, gdy mamy kryzys w treningu, tak? Czyli widzimy, że no po prostu na najnormalniej w świecie nasze postępy stanęły. Oczywiście pod kątem takim psychologicznym, no to warto ogólnie zrobić sobie roztrenowanie, ponieważ wiele osób po prostu nie wykonuje cyklicznie sobie roztrenowania, tak? Myślę, że to 4-5 tygodni jak najbardziej roztrenowanie jest wskazane. No jeżeli mówimy o osobach, które przyjmują doping, no to pamiętajcie, że one mogą roztrenowania praktycznie w ogóle nie robić. Tam jest w ogóle tak naprawdę inna gospodarka hormonalna, więc nie bierzcie przykładu przykładowo z jakichś tam zawodowych kulturystów i tak dalej, zawodowych sportowców, ponieważ no też zawodowi sportowcy jakby żyją tylko z tego, tak? Oni tylko, można powiedzieć, trenują i śpią, jedzą i tak dalej, tak? Także jeżeli prowadzicie normalny tryb życia, macie jakąś normalną pracę zarobkową, no to nie bierzcie przykładu z takich osób. Oczywiście warto wyjeżdżać na jakieś wakacje. Ja też nie do końca jestem zwolennikiem przykładowo trenowania na wakacjach. Ja przykładowo, gdy wyjeżdżam sobie na urlop, no to odpuszczam kompletnie treningi. To też jest dla mnie taka motywacja, właśnie, żeby troszkę zapomnieć o tej sztandze, o tych sportach walki i tak dalej. Ale wtedy staram się jakby no, uskuteczniać jakąś formę aktywności inną, tak, niż to, co robię na co dzień. Przykładowo, nie wiem, jeździć na wyjazdy treningowe i tak dalej. Jesteśmy, powiedzmy, w cyklu treningowym, no i budujemy siłę, no i widzimy, że niestety te postępy nam stanęły, czyli jeżeli zwiększamy sobie co tydzień, powiedzmy, obciążenie o 1-2 kg, a uważam, że tak jest właśnie optymalnie najlepiej. Jeżeli nie macie przykładowo kilogramowych krążków na siłowni, to proponuję po prostu je kupić i wrzucić do torby po prostu, tak? Wtedy one jakby chodzą, można powiedzieć, na siłowni z Wami, no ale wtedy możecie sobie z tygodnia na tydzień zwiększać sobie kilogram przykładowo w przysiadzie, tak, dodawać sobie kilogram w przysiadzie. Wiadomo, no może to się wydać mało, większość osób powie, no kurde, co to jest kilogram w przysiadzie, tak? No ale zwróćcie uwagę na taką rzecz, że jeżeli przykładowo wykonujecie chociaż raz w tygodniu przysiad, w każdym treningu dodacie chociaż po 1 kg, no to zobaczcie, w skali miesiąca tak naprawdę robią się to 4 kg. W skali 2 miesięcy robi się już 8 kg, tak? 4 miesięcy, otóż zobaczcie, dochodzimy prawie do 20 kg więcej przysiadzie, więc no, jak sami widzicie, takie powolne zwiększanie obciążenia jest naprawdę bardzo efektywne. I powiedzmy, że przełożycie to na skalę roku, no to zobaczcie, jak duży progres jesteście w stanie zrobić. A więc no, tutaj cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość, tak? Także starajcie się powoli zwiększać to obciążenie. Jak to się mówi, cierpliwy tutaj kamień ugotuje. No i takie też trzeba mieć podejście do treningu, bo ponieważ zazwyczaj ktoś, kto zwiększa obciążenie, na przykład 2-5 kg na trening, no to w końcu dochodzi do ściany i nie może zrobić postępu. Także lepiej zacząć, to tak powiem, od mniejszego obciążenia i sukcesywnie zwiększać sobie chociaż o kilogram z treningu na trening ciężar i robić postępy, niż się po prostu spalić. Tak, no ale zakładamy taką sytuację, że po prostu nie jesteście w stanie jakby już progresować. No i teraz co zrobić? Najprostszą rzeczą jest po prostu cofnąć się przykładowo o 3-4 kg do tyłu. Tak, czy powiedzmy, nie wiem, podnieśliście 107 kg, no i nie możecie przebić tej bariery. No więc wtedy staracie się zmniejszyć obciążenie przykładowo do 100 kg, 102 kg i znowu sukcesywnie zwiększać obciążenie. Tak, czyli jakby można powiedzieć, bierzemy rozpęd na nowo. Jeżeli mimo wszystko to nie pomogło, no to możliwe, że jesteście na zbyt dużej liczbie powtórzeń i wtedy warto na przykładowo zmienić z 5 razy 5, jeżeli wykonywaliście, tak, czy jest taki, można powiedzieć, no, sztandarowy przykład ilości powtórzeń i serii na siłę, no to może się okazać to już zbyt dużo dla Was. Jesteście na tyle zaawansowani, że po prostu nie jesteście w stanie przebić tej bariery, jest zbyt duża objętość. No wtedy może warto się zastanowić nad zwiększeniem ilości serii, ale zmniejszeniem ilości powtórzeń. Możecie przykładowo zrobić 6 trójek. Tak? I taka prosta zmiana już może spowodować to, że będziecie jakby w stanie dalej progresować z obciążeniem. Osobiście uważam, że nawet osoby, które są zainteresowane tylko i wyłącznie rozwojem sylwetki, również powinny sobie prowadzić taki dzienniczek treningowy i zwiększać obciążenie o, powiedzmy, 2-3 kg, ponieważ, no nie oszukujmy się, każdy z nas jest wobec siebie dość mocno krytyczny i ludzie w większości źle siebie oceniają w lustrze, tak? No i mimo, że ktoś naprawdę może dobrze wyglądać, no to dalej jakby wydaje mu się, że jest w kiepskiej formie, można powiedzieć. No a jakby ciężaru nie oszukamy, tak? Tutaj jeżeli widzimy progres, że jesteśmy w stanie, nie wiem, dołożyć w hip thrustach, w martwym ciągu i tak dalej, czy wyciskaniu na klatkę,
no to wtedy to buduje nam, można powiedzieć, cały czas motywację, chce nam się iść na ten trening, przebijać tą barierę. To wtedy nie traktujemy tej sylwetki, można powiedzieć, tak stricte priorytetowo, tak? Czyli ta sylwetka, okej, buduje się, no ale też mamy jakby drugi cel w postaci tego obciążenia, który nam pozwala zwiększyć motywację do treningu. Może być tak, że po prostu jakieś ćwiczenie już jest dla nas, można powiedzieć, no zbyt wymagające. Nie jesteśmy w stanie pobić na tym ćwiczeniu jakiegoś tam obciążenia, ponieważ doszliśmy do jakiejś tam granicy swojej genetycznej, więc no może warto wtedy zmienić po prostu ćwiczenie i próbować czegoś innego. Przykładowo, może to być tak, że zmieniamy przysiad na martwy ciąg, a może być tak, że podobny wzorzec ruchowy po prostu zmieniamy na podobny wzorzec ruchowy, czyli przykładowo przysiad ze sztangą z tyłu zmieniamy przykładowo na przysiad z półsztangą albo przysiad ze sztangą z przodu, na przykład, nie wiem, przysiad z kettlebell i tak dalej. Także warto się nad tym zastanowić i znowu jakby sukcesywnie starać się progresować w tym ćwiczeniu. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to jest garść przydatnych porad ode mnie dla Was. Życzę Wam, myślę, że udanych wakacji. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie. Pamiętajcie, że wakacje to też jest czas na troszkę zluzowanie z treningiem. Także ja już dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Nagrywam. O kurde, a ja trenowałem bezdech senny, sorry. Osobach na jakich. Dobra. O kurde, coś pierdolęło. Kręglarza!